Optymalizator, tak jak Łukasz powiedział we wcześniejszych wypowiedziach, że to jest coś, co idzie w parze z inwerterem. I teraz Łukasz, czym jest optymalizator, jak to działa, czy jest jedna, bo wszystkie wyglądają tak samo, ale wiemy, że są różne, do jakich paneli, jakie stosować. Jakbyś dwa słowa na ten temat powiedział, bo wcale nie jest to takie oczywiste, jak się wydawać mogło. Powiedziałeś, że nawet czasami się zdarzają instalacje bez optymalizatorów, więc tego nie róbcie, bo to instalacja na pewno wyjdzie dużo taniej, ale tylko na samym początku, później będziecie musieli ją zdjąć i założyć ponownie. Więc dokładnie. Krótkie wprowadzenie do optymalizatorów. Optymalizator mocy to jest, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, to jest ten punkt śledzenia mocy, czyli to MPPT falownika szeregowego, to jest właśnie ten optymalizator. Jaki tam dokładnie proces zachodzi w środku? No, producent ukrywa takie informacje, więc tego dokładnie nie będę w stanie Wam powiedzieć. Tak? Należy zwrócić uwagę, iż mamy wiele rodzajów optymalizatorów, które są zależne od przede wszystkim charakterystyki instalacji fotowoltaicznej oraz modułów fotowoltaicznych, jakie chcemy użyć. Ja tylko powiem tutaj, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak optymalizator wygląda, to jest książka znanego wszystkim autora Bogdana Szymańskiego. I to jest, w środku to jest płytka. Tak w środku jest płytka nabita elektronicznymi elementami, więc jest to w pewnej postaci elektroniczny element, aczkolwiek nie ma tutaj wewnątrz kondensatorów, tym samym nie jest to element, powiedziałbym, bardzo narażony na warunki atmosferyczne pracy na dachu. O, to jest ważne, nawet choćby w kontekście mikrofalowników, tak, o których też tak porozmawiamy. Powiedz mi, czy mamy jeden rodzaj optymalizatorów, czy tego jest więcej? Jak to wygląda? Optymalizatorów mamy bardzo wiele rodzajów, więc jedyny właśnie, powiedziałbym, dla instalatorów problem doboru systemu SolarEdge to jest ta wiedza, tak? Czyli jaki optymalizator do jakiego modułu, dlaczego ten, a nie inny, tak? My tego uczymy w naszej akademii, jak to dobierać. Notabene zresztą producent dla instalatorów daje narzędzie w postaci site designera, który projektuje, który podpowiada, jak dobrać właściwy optymalizator, czy też falownik do danej instalacji, do danego generatora. Tak jak już wcześniej powiedziałem, głównym elementem rozróżniającym, tak, to są wielkości moce modułów. Tak? Okay. I teraz konkretnie rzecz biorąc, mamy optymalizatory P300, które powoli odchodzą już do lamusa. Tak? No i one z grubsza mogę powiedzieć, że stosuje się je do modułów fotowoltaicznych do 300 W, aczkolwiek to się zaczyna zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że producent w ubiegłym roku wyraził zgodę na stosowanie tych optymalizatorów również do modułów do 330 W. Tak? Okay. Później jest kolejny w typu szeregu P370, tak? Czyli to jest optymalizator już do modułów powyżej 330 W, do, jak nazwa wskazuje, 370 W. Tak? Mhm. To wszystko powinien wiedzieć Wasz instalator, więc raczej jeżeli traficie w ręce kompetentnej firmy, no to inwestor tym się martwić nie musi. Słuchajcie, ja uzupełnię, bo z tyłu tego raczej nie zobaczycie, ale tu jest 370 napisane i to jest istotne, bo te optymalizatory różnią się też ceną, bo 370 będzie ciut droższy, a 505 będzie najdroższy z tych wszystkich, więc czasami ta cena, która gdzieś tam na końcu widnieje, teoretycznie na tym samym sprzęcie, właśnie wynika z takich detali. A co się stanie, jeżeli właśnie do panelu o mocy 380, takie są dwumetrowe, ale już za moment pojawią się, może nie w standardowym ramie, bo ona troszeczkę nam rośnie, ale co się stanie, jeżeli do panelu 380 W włożymy optymalizator P300 na przykład? Uszkodzimy optymalizator, ponieważ on niestety nie będzie w stanie przyjąć tej wielkości mocy ani napięcia. Tak? Dlatego też musimy zwrócić na to uwagę. Istotnym elementem też są, mówiąc o optymalizatorach, pewne ograniczenia, które SolarEdge daje, szczególnie jeśli mówimy o tych małych instalacjach i rosnących mocach modułów. Tak? Bo dzisiaj na rynku standardem się zrobiły moduły 330, już 350 tak naprawdę. I dzisiaj osiągnięcie instalacji takiej najbardziej popularnej, chyba 5 kW to jest najbardziej popularna instalacja, której się sprzedaje dzisiaj najwięcej, tak? Zaczyna być problemem dla instalacji opartych na SolarEdge'u. Dlaczego? Dlatego, że system trójfazowy, który będziemy mogli na przykład w przyszłości rozbudować, mówiliśmy o tym, że możemy zastosować większy falownik, tak?
tak? I w przyszłości to rozbudować, on wymaga minimum 16 sztuk w szeregu, tak? Więc na przykład 16 350 już nam daje nieco więcej, prawda? A jeżeli dajmy na to mamy klienta, który ma mniejsze potrzeby i on chciałby instalację o mocy 4 kW, no i teraz już w ogóle powstaje nam bardzo duży problem, ponieważ nie możemy przyłączyć tego falownika na jednej fazie, a jednocześnie mamy zbyt krótki szereg, żeby zastosować falownik trójfazowy. Więc wtedy zaczyna się problem i wtedy przychodzą nam z pomocą optymalizatory, inne modele, tak, takie powiedziałeś P404 czy P505, które możemy zastosować w systemie trójfazowym, ale znów szereg nie może być krótszy niż 14 sztuk.